Piwa nie ma. O kurczę, zapomniałaś kupić. Zapomniałaś kupić piwo i tak spokojnie się czytasz gazeta. Becik, o co ciebie chodzi? Ludzie, że też inni faceci mają normalne, czyste, poukładane, schludne żony i no mnie się tak Andzia trafiła, no. Pytam się po raz drugi, o co ci chodzi, synek? No nie rozumiem, jak idzie być taką leniwą? Po pierwsze wiesz, że przecież dzisiaj przyjeżdża do nas Zbyszek z narzeczoną, to ona nie, ona sobie piwa nie kupi, no. Po prostu zapomniała. A po drugie teraz, jakby się nic nie stało, czyta się jakieś durne gazety normalnie, jakbyś był jakimś profesorem, doktorem albo docentem. I to co ty czytasz za pierdoły, co? Czy naprawdę jestem w ciąży, no? Bo to jest o odmiennym stanie, czyli to jest o ciebie. To jest artykuł o mnie, tak? Ja, bo twój mózg już jest w odmiennym stanie od wielu, wielu lat. Ja jest ciekawe, co ty takiego dziwnego widzisz w moim mózgu? To co ja widzę, to ja już widzę, wiesz? Ja cię zapewniam, że w moim mózgu nie ma nic, kompletnie nic. To już też wiem od wielu, wielu lat. Dziękuję ci. Co się stało? Święto! Kaj to zapisać. Pierwszy raz Andzia się zgodziła ze mną w jakiejś sprawie. No, dziękuję ci bardzo. Bercik! Nie Berciki, no. Może byś się tak dźwigła i byś skoczyła w końcu po te piwo, bo Zbyszek z narzeczoną do nas przyjeżdża. No ruszaj się i no jak kangur, a nie jak ślimok, no. Ty wiesz co, ja cię zaraz zboksuję jak kangur. Wykluczony! Idź się sum! A mnie się jakoś nie chce akurat. Aha, typowy. A zresztą dobra, nie musisz iść po te piwo. Po co możesz iść po piwo do sklepu, jak mogliby się iść na piwo do Alojza? Wiesz co, jednak picie piwa w domu wychodzi taniej. Ida! No i bardzo dobrze. Troszkę perswazji i kobieta zaczyna mundrzeć. Co ona tam zapierdoły czy to? A oto kilka objawów, czy jesteś w ciąży. No coż za głupoty! Wypryski? Jakie wypryski? Kaj wypryski. Aha, wypryski mogą świadczyć o tym, że jesteś w ciąży. A to ci ciekawe. Jako ta natura jest dziwna. Oho! Zbyszek z narzeczoną. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Cześć, Bercik. Cześć, Zbynio. No, Bercik. No. Witaj, marszawiałku, mój kochany. Witam. Cześć, a jak tam twoja narzeczono? A jest Andzia? Nie poszła po piwo. Oj, poszła po piwo, no to szkoda, bo chciałem wam przedstawić obojgu. No przed... Aloniu! Co ty chcesz przedstawiać, no twoja narzeczona, przestają z numy. No witam cię, dziełcha, witam. No, no właśnie. Nic się nie zmieniło. Bercik, to jest moja nowa narzeczona, Ala. No, a nic się nie zmieniło. Ale Bercik, to jest Ala. Właśnie, Ala, nic się nie zmieniłaś, no! Ale Bercik, przecież ty nie znasz Ali. No jo, co ty, fan Zolf, ja nie znam Ali. Nic się nie zmieniłaś. Bercik, no tamta miała na imię Agnieszka. No nie wymawiaj przy mnie tego imienia. O, przepraszam, Aluniu. No, wcale się nie zmieniłaś, wcale. Bercik, właśnie się bardzo zmieniła. Godą ci przeca, że wcale. Ty nie patrz na biust, tylko na osobowość. No właśnie, no. Osobowość. Tyż i się nie zmieniła. No. Aluniu, widzisz, no. Bercik. No, dla Bercika każda kobieta jest taka sama. No. To co, może nas zaprosić do środka? To znaczy, wchodźcie. I no się nowszy musicie rozebrać. A pewnie. No. Możesz się zająć moją damą? Zawsze się mogę twoją damą zająć. Zrobię to fachowo. Proszę wlajzować. Tak jak byś... Daj mu. No. Chodź, Aluniu, chodź. To proszę bardzo, rozgoście się. Czym chata bogata? Andzia zaraz wróci z piwem. O, czekaj, Becik, dopóki nie ma Andzi, to może ja skoczę na bazar, pozałatwiam swoje sprawy i zaraz wrócę, co? No to ja pójdę z tobą. Ale po co, Aluniu? Jeszcze chyba ze 100 razy zobaczysz ten mój bazar. Masz tam kogoś, tak? Co? Ach, tak, mam tam kogoś. Wiesz, jak się nazywa? Stragan. Głupio się nazywa, wiesz? Aluniu, to taki żart. To normalny stragan, jak to na bazarze. Zbyniu zaraz przyjdzie do mojej żabeczki. No a moja żabka niech się wykąpie po podróży póki co, a Zbyniu zaraz wróci, tak? No, Zbyniu, zajmij się moją żabeczką. No pa, pa, pa. Zbyniu mi powiedział, że mu się wszystko robię. A więc to ty jesteś ten słynny Bercik? Tak, ja właśnie. Znaczy, tak. To jo. Ale czemu ty siadasz? Przecież Zbyszek kozał ci się wykąpać, nie? No, ale akurat teraz nie mam ochoty. No tak, nie masz ochoty. No tak, jakiś argument to jest, że nie masz ochoty. Ale Zbyszek kozał, nie? No, ale czy ja muszę słuchać Zbyszka?
No nie, no we wszystkim nie musisz, no. No. No, chociaż z drugiej strony, wiesz, Zbyszek to jest bardzo mądry facet. Jak już coś powie, to trzeba go we wszystkim słuchać. No może za wyjątkiem tych tekstów Olegi. No, to jak to? Nie no, później się wykąpię. Ale później, no później to Andzia przychodzi, no. No to co? No to, no jak Andzia przyjdzie, to ona bardzo nie lubi, jak ktoś się cioro w jej wannie. Ona przychodzi z roboty i zaraz wskakuje do wanny. Można powiedzieć, że ona mieszka w swojej wannie. To jak, lepiej już teraz, no proszę. Ale ja się wcale nie czuję zmęczona po podróży, a zresztą... No jak nie czujesz... No, no chcę się kąpać. Jak nie czujesz, już idź. No, ale co ty, Bercie? Nie, już idź, idź to. Do. No. Ala! Ala! Kąpię się! Kąpię się! No to się kąp. Ala! A mogłabyś się tak kąpać bardziej w swoje prawo? Co mówisz? A nic. Słuchaj, a nie trzeba ci pleców umyć, ja jestem bardzo dobry. Słuchaj, a może by ci przyszedł i umył ta twoja osobowość? W tym tyżek jest dobry. Nie, dzięki. Jarunie, co za samodzielne baby, no. Czym się zająć, no? Czym się zająć, no? Jasny gwint. Jaruna, przecież nie będę czytał tych durnych pisemek Andzi o ciąży. Kiszone, ogórki i dżym. One takie rzeczy jedzą, jak są w ciąży, ty. Że niby słodkie i kwaśne. No ja czasami też mam takie smaki. Też czasami się tak lubię pomaszkecić. No, kobiety się nie znają. Beci! Adzia, nie przeszkadzę, bo mam teraz bardzo ciekawy artykuł. A ty co tu robisz? Co to jest łaźnia miejska? Skąd tyś tu się wziął? Co dzioła? Skąd ty się tu wziął? Ktoś ty jest? Adzia! A ty, nie, co pani robi? Andzia, co się dzieje? Słuchaj, to jest nieporozumienie, Andzia, coś ty zrobiła, ty? 15 minut zostawię cię samego, w domu jakieś labirynty po mieszkaniu furgają, ja? Ale to jest narzeczona od Zbyszka. Tak, choćby nie znała narzeczonej Zbyszka. No poważnie, no coś ty zrobiła, porąbało cię, Asia. Teraz się pogodzę z tobą. Andzia, ja cię bardzo proszę. Słuchaj, ja nie mam nic na sumieniu, słowo honoru. Ja? Musiałabym cię nie znać. Joi nawet pleców nie chciał umyć. Nie? Ha, 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 musiałabym cię nie znać, naprawdę. Osobowość? Się pogodzę osobowość, tobą. Osobowość, Joi, umyć, ale pleców nie, Andzia, ja cię bardzo proszę. Teraz się pogodę. Ty się tak spokojnie przemyśl. Ty się to przemyśl. Nie mam czasu na myślenie. Adzia, przemyśl się to. Alunia? Co się dzieje? A, Ala, co jest? Jakaś baba mnie wyrzuciła. Stamtąd? Tak. A, to pewnie Andzia. Kąpałaś się. Skąd wiesz? No, skąd wiem? No, no przecież to widać. No. Andzia zawsze wyrzuca obce baby, jak się u niej kąpią, wiesz? I ty nie kazałeś. No, no przepraszam, no myślałem, że wrócę wcześniej. No a jakaś inna mówiła mi, że jestem... To? Tak powiedziała? Która? No taka czarna stara. Powiedziała, że wezwie policję i że ten psychopata Berdzik za dużo sobie pozwala. A i tak powiedziała i tam poszła na górę? A to pewnie Karlikowa, ona taka jest. Ilekroć pod drzwiami Berdzika spotka jakąś nagą, obcą babę, to od razu Bóg wie, co sobie myśli. Ale to trzeba się do tego przyzwyczaić, wiesz? No to ja już wiem, co tu się dzieje. Ja chcę do Warszawy i to już. Ale co tu się dzieje? Ala, nic tu się nie dzieje. Uspokój się, do jakiej Warszawy? Pewnie ci zimno, kochani, chodź, to cię ogrzeje, chodź. No, zaraz wyjaśnimy to. Wejdziemy, wyjaśnimy, wiesz. Nie, Adzia, ona równa baba jest, no nie poznawać się. Zbyszek, ale skąd ja mogła wiedzieć, jak ty tak często zmieniasz te swoje narzeczone? Często. Co często? No co ty, Andzia? Ja często... No, nie, nie tak często. Nie często, raz do roku. Ale zawsze na wiosnę, także dziucham, może jeszcze trochę czasu. Ty, wiesz co, może byś się nie wtrącał w moje prywatne życie, dobrze?
Dobra, chcę, że mogę w ogóle nic nie gadać. To w ogóle nie gadaj. No. Nie no, ale bez przesady, no. Czytałem ciekawy artykuł w gazecie u Andzi. Ty, jak dziś powiedział, że ta gazeta jest głupio. Ach, do głupiego jest głupio, a do mądrego jest mądro. Do mnie jest mądro. Wy wiecie, jakie są pierwsze objawy ciąży? Co takiego? W ogóle go nie słuchaj. Ja cię jeszcze raz bardzo przepraszam, kochanie, wiesz? A ty, Zbyszek, na drugi raz mnie musisz uprzedzić, nie? O, Jandzio, no moja Lunia się przecież nie gniewa, prawda? Co? No co, uraziłeś mnie, ja tu mam jakiś wyprysk. Oj, przepraszam, kochanie. Co? Wyprysk? No tak, a co? No, do co? No bo wyprysk i mop. To się każdemu kiedyś zdarzyło. Tak, do prawdy? Ha. Zbyszek? Co? Gratuluję! Gratulacje! Czego gratulacje? No nie słyszałeś? Powiedziała sama. Mowy prysk. No mowy prysk i cześć, no. No właśnie, i czego tu gratulować, chłopie? Jak nie rozumiesz? Będziesz ojcem! Będź mu, ty głupie loku. Ojcem kogo? Wypryska? Już ty głupku coś porąbany. Ojcem dziecka będziesz. Dziecka! Ale jak to? Dziocha, siedni się. Tylko spokojnie. Co? Tylko spokojnie. Co tak na mnie patrzysz? No co tak na mnie patrzysz? Ja nic nie wiem. Która ci to mówiła? Zbyszek, wytłumacz mi. Aluniu, naprawdę ja nic nie wiem. To jakaś pomyłka. Ja z nikim nie mogę mieć dziecka. Ona spała z wieloma. Kto? Kto? No właśnie kto? No właśnie kto? Nie wiem kto, no! Zbyszek! Co chcecie ode mnie? Do kuchni! Idź do kuchni! Poczekaj na mnie! No co? O co chodzi? No o co chodzi? O to, że tu jest wyraźnie napisane. Jednym z pierwszych objawów ciąży są wypryski. No i co z tego? Kto z tego, że tu jest napisane, że twoja Ala jest w ciąży? Co? Tu jest napisane, że moja Ala jest w ciąży? Jak ty jest durny, no. Tu jest napisane, że twoja Ala ma wypryski. Wiecie, czy ty nie uważasz, że te wypryski to jest trochę za mało jak na ciąży, co? Za mało? Dobra, w takim razie zrobimy jeszcze jeden test. Uważaj. Co? Torciki jemy, ja? Torciki. Dobry. Smakuje, tak? Dobry. No to uwaga. Bercik, jak zaś zaczniesz robić swój wykład, udowadniać Ali, że jak ktoś ma wyprysk, to jest w ciąży, to uważaj. Ja też mam wyprysk i co z tego? Ale ty masz wyprysk. Twój wyprysk to nie jest żaden wyprysk. A może ogórka, co? Twój z tortem? Ale dobry! Czemu? No co ty? Ale nie! Bardzo dobry ogóreczek! Nie, Bercik, to do wy. No są, ale bardzo dobre ogórki, super. Własna produkcja, spycha. Nie! Andzia, coś ty zrobiła? Jem, bardzo dobre. Ty zjadła? Ale ogórka z tortem żeś zjadła? No to co, źle? Jarunie, i ty powiedziałaś, że masz wyprysk. Tu na nodze, tu. Bo kozacz ci, patrz. Co? No Jarunie, co? Zbyszek. O, co? Patrz, mdleje, no. I o tyż by da ojcem. Co będziesz? Ojcze, no to moje gratulacje, tatusiu. Chodź no tutaj, chodź no. Przepraszam na emocje. Kto mi to wychowie? Chodź tu, no. Bercik, przestań. To, że zjadła ogórka i tort, to jeszcze nic nie znaczy. To, że zjadła ogórka i tort, to jeszcze nic nie znaczy, ale to, że zjadła ogórka i tort i ma wypryski, nie uważasz, że tu już za dużo tych przypadków? No na to już nawet nie są przypadki. To jest żelazna konstrukcja, to jest pewność. O, nie przesadzaj, no. Co ci jest? Wydarzył małego Berciczka. Go wyprowadzą na miasto. Będziemy się tak chodzić po mieście. Tak, będę mu rozglądać, o, idzie stary psychopata i młody psychopata. Będę go wyprowadzą, jak będzie potrzebował, spuszczą ze smyczy. Ty, Bercik, to ty będziesz miał dziecko czy psa? Jarunie, o psa już kiedyś miała, dziecka jeszcze nie. No, Bercik, o właśnie, nigdy nic nie planuj zbyt pochopnie, rozumiesz? No, Zbyszek. Co jest? Dobra, nie ma co kombinować. Takie święto, to trzeba to obloć. To co, idziemy do Alojza? Nie no, do Alojza w taki dzień. Co ty? Idziemy do dziołu. Niech żyje nam rezerwa przez szereg długich lat, gdy rezerwiści piją w Rumunii wódki brak. Uwaga! Zdrowie przyszłej mamusi! Dobrze, Bercik, niech ci będzie. Niech będzie zdrowie Ali. Ale moje?
No pewnie kiedyś przecież będziesz matką, nie? No Andzia, no kiedyś będzie, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze no nie to zdrówku. Zdrówko, najlepszego. A Andzia, stój! Co? No, nie, co ty robisz? Przecież żeś jest w stanie odmiennym. To co, mam nie pić? Nie, nie możesz ciężarów dźwigać. Patrz, no jaki cwaniaczek. Dawaj to, jak ci gwizdna. O, dawaj to. No, widzisz, moje ty. Patrz, gwizdnąć mi chce. Ja to wyczytał w tej twojej gazecie, że jak się jest w ciąży, bo się zwiększona agresja, wol. No patrz, Zbyszek, no powiedz, jak ja go mam bić? Ja go tak lubię, te moje tamagoci. No, prawda, no prawda. Andzia, no, ale jak go nie można lubić? Jaki to fajny facet, ala mówię ci. Patrz, teraz się śmieje. Śmieje się. Ja wyczytam w tej gazecie, że słuchaj, jak się jest w ciąży, to się ma właśnie takie zmienne stany, rozumiesz? Od agresji przez śmiech, kurczę, do płaczu. Dlaczego? Do płaczu. Ona płacze? Ty. No już sama nie wiem, czy ją się śmiać, czy mam płakać. Andzia, a może ty naprawdę jesteś w ciąży, co? Co? Ja nie jest w żadnej ciąży, rozumiesz? A, patrz, a teraz agresja. Beda tatusie. Beda tatusie. Gratuluj. Gratuluję ci, tatusiu. Słuchaj, no komu to się ostatnio wypryski jakieś zrobili, co? Co? Nie, albo co? A kto to ostatnio tak żre różne rzeczy na przemian z różnymi rzeczami? Jo. A kto ostatnio jadł frankfurterki z miodem? Jo, no to co? A kto ostatnio żar szokolada z kiszoną kapustą? Jo, to co? No to co? Kto mu ostatnio? Ci jo, nie wtrącę się, ja z nim godą. A kto ostatnio miał zmienne nastroje? Ja mam zmienne nastroje. Czekaj. Andzia ma rację. Jakżeś się dowiedział, że ona jest w ciąży, to najpierw żeś płakał, potem byłeś zachwycony, a teraz ostatnio żeś bardzo się śmiał. Tak było, prawda? Tak, i co z tego? No, zmienne nastroje miałeś. Może, kociku, aniele. Ty żeś jest w ciąży, nie pomyślał, żeś o tym dziweczku. Jo, ale nie, no chyba nie. No co? Nie, pewnie, że nie, no chyba nie. Słuchajcie, no pewnie, że nie, no jak może być chłop w ciąży, no? No właśnie, chłop nie może być w ciąży. Nie wiadomo. No. Nie wiadomo. No tak do końca, co nie wiadomo. Wiadomo tylko, że jeżeli facet zajdzie w ciąży, to dostanie nagrodę. Nagrodę? $1,000,000. Co? Milion dolarów? Milion dolarów? To jest prawda, ja też to kiedyś czytałam. $1,000,000? Co ci? Co? Co ci jest? Za dużo się opił. Mdłości! Wypił za dużo. Ty, Andzia. No. A może przez twoje gadanie jeszcze Bercik uwierzył, że jest w ciąży, wiesz? No jaka różnica, przecież się i tak nie urodzi. Co? Nie urodzi? Ala, ty nie znasz Bercika. No co ty opowiadasz? Aluniu, nie ma takiego idiotyzmu na świecie, którego by Bercik nie wykonał. Ala, i tu się z tobą założę. Nie ma. Nie ma. Zdrowie. Uć, ale miło. No i co? Ruszyłbyś się trochę, co? Gości mamy w domu, chcemy iść na spacer, to wy. W moim stanie nie wolno się przemęczać. O Jezus, ty dalej o tej ciąży, ja? Andzia, ja od rana przeczytał wszystkie te książki. No wszystko pasuje, no. Wszystko się zgadza, że się rano obudził, jak ja się źle czuł. A mnie było niedobrze, że poszedł do haźla i że zaczął haftować. Normalnie haftował jak baba w ciąży. No jasne, jakby ktoś wypił tyle piwa, to też by haftował. Brunie, jak ciebie coś wlezie do głowy, to wołami tego nie idzie wyciągnąć, wiesz? No i co, z Bercikiem? A, Zbyszek, wytłumacz mojej niedowierzającej małżonce, bo ona od wczoraj się ubzdurała, że jej nie jest w ciąży, ty. Normalnie, a przecież wszystkie fakty wskazują przeciwko niej. Źle się czuje? Źle. Haftował, że rano? No haftował, że może nie. No jasne. No a potem rzekł pomyślu, a może jednak nie jest w ciąży. Postanowił, że się zjeść ogórka z grzybem, nie? I tak, że miał nadzieję, że on nie będzie dobry. No co? Ale mi smakował. No jasne. No i wiecie, co było, jak żeś zjadł ogórka z grzybem? A ja? No ja zgadnę. Pewnie znowu żeś zaczął haftować. O, widzisz, Zbyszek już mi wierzy, widzisz? I o tak haftował, i pewnie by miał nawet dwojaczki. Co? Ty będziesz miał dwojaczki? No nie, no ty wejrzyj się, jak ja mu brzuch patrz. Czyż taki brzuch już masz 10 lat, ty? No, 10 lat, na pewno 2 tygodnie temu taki wielki nie był. Ci godą, to będzie ciąża mnogo.
Mrowie. Jerunie, może nawet wydam ją trojaczki. Ty jak myślisz, ja wydam ją trojaczki, dadzą mi 3 miliony dolarów. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ała, muszę iść do ustępu. To się nazywa częstomocz. Kolejna objawa ciąży. Ty, Andziela, no? A jak on naprawdę jest w ciąży? Ach, jakbyś ty wydala flaszek piwa, to też byś miał częstomocz. Pójdź, pójdziemy się pospacerować same. Ty, ale Andzia, jak on urodzi, to ty będziesz tatusiem. No on będzie mamusią. No i co, Ala, jak ci się podobają Katowice? No ciekawe miasto, ciekawe. Coś w stylu Łodzi, wiesz? A ja bardzo lubię Łódź. No, no. No co no? No mówię, że lubisz, tak. Lubię. Zbierz się, jak my kiedyś musimy wziąć do Parku Kultury i Wypoczynku, tam też jest fajnie. No, a ciekaw jestem, co tam u Bercika, czy mu przeszła ta ciąża. Na pewno się naprął i śpi. Dzień dobry, przepraszam bardzo, która z pań to pani Dworniakowa? Dworniak, proszę pana, to ja jestem, a o co chodzi? Pani mężem jest chyba Hubert Dworniak. Tak, a o co chodzi? Proszę panią, prowadzę klinikę położniczą w Ligocie. Godzinę temu wpadł do mnie i zażądał badań prenatalnych. To nie mógł być mój mąż, proszę pana. Zaraz, a czego, czego? No nie mógł być mój mąż, proszę pana. Proszę pani. Mój mąż nie zna takich wyrażeń badania prenatalnych. A owszem, pani mąż zna takie słowa. Zaraz, Andzia. Możliwe, że zna, bo przecież Bercik bardzo dużo na ten temat czytał. No co, no i co z tego? No oczywiście odmówiłem, no. Wtedy zrobił wielką awanturę, zaczął krzyczeć, że jest w ciąży, ma nudności, wypryski, jakieś zaburzenia hormonalne. Oczywiście odmówiłem, wtedy zażądał miliona dolarów. Co? Miliona dolarów? No, następnie mój gabinet zrujnował. Co, zdemolował panu gabinet? Zdemolował, tak, tak. I dalej żądał miliona dolarów. No i co, no i co? No oczywiście odmówiłem i wysłałem go do Rybnika. Gdzie? Do szpitala wariatów. Na obserwację dwutygodniową. I co, i on się tak dał? No, nie było to takie łatwe. Musiałem go potraktować gazem ogłupiającym mojej produkcji. Jezus, Zbyszek, to będzie jeszcze głupszy niż był. O, nie sądzę. Panie doktorze, przepraszam. No ale panie doktorze, ale jakim prawem? No, a skąd pan ma pewność, że on naprawdę nie jest w ciąży? Proszę pana, no owszem, ale tu chodzi w grę pewien rodzaj ciąży, a raczej obciążenia umysłowego. Aha. Proszę pani... No zrobiłem to tylko dla niego. Przecież lepiej być na obserwacji przez 2 tygodnie niż miesiąc w więzieniu za demolkę, prawda? A kaj on teraz jest, proszę pana? No. Cześć Ala. Cześć Andzia. Cześć Zbyszek. Słuchajcie, jest dobrze. Właśnie mnie wiezą do kliniki położniczej. Za 2 tygodnie wrócę albo z małym psychopatą, albo z milionem dolarów w kapsie. No, pa! No, cześć! Ale panowie, rozwiążcie go!